Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper i moi drodzy, co my sobie dzisiaj tutaj będziemy robić? Ogólnie tak, myślę, że czas zainwestować w naszą karczmę, tak stricte zainwestować, bo jakby nie patrzeć, no, powiedzieliście mi, że się nie opłaca w ogóle kupować u Hordryka przedmiotów, w sensie, no, trzeba lepiej. Najlepiej byłoby, jakbyśmy sami zaczęli inwestować w tą, w ten nasz mały biznes, który tutaj sobie powoli otwieramy. I to również będę chciał zrobić, tylko zanim ja sobie to zrobię, myślę, że dobrze byłoby zainwestować albo w winnicę, albo w gorzelnię. Nie, gorzelnia chyba nie byłaby zła. Czyli jakieś cydry, nie cydry, zawsze można byłoby coś ogarnąć. No i dobra, ogólnie spoko, winnica widzę, że jeszcze tutaj nie podrosła, więc no nic na razie z tym nie zrobimy. Tylko tak, pierw może gadająca czaszka, tak? Tutaj musieliśmy chyba iść, gdzie to było? Pokój dusz, ej, gdzieś to widziałem. A tu jest, dobra. Rozumiem, że tutaj się to sprzedało. No i już 5 silverków pozyskaliśmy. Kufel piwa 15 razy 35. Fajno. Mówicie, że się nie opłaca, ale ja widzę, że jednak troszeczkę się opłaca. Pod tym względem, że przynajmniej w tej chwili nie stoimy na zerze z piwem. Coś sobie tam powoli, wiecie, coś sobie się ogólnie sprzedaje. Jakieś tam jedzonko chyba też jest. To masz stanie, nie masz nic już, okej. No dobra. Czyli stricte dzisiaj zajmujemy się alkoholami. Alkoholami różnej maści. Prasa do winogron. Beczka fermentacyjna. Stanowisko warzelnicze. My nie mamy już stanowiska warzelniczego tutaj? No mamy. To tak. Kufel piwa potrzebuje chmielu. My tego chmielu nie mamy. Pytanie, czy technika, którą chciałem zrobić wcześniej, czyli ciężkie alkohole, destylacja, ale nie, no mamy butelkę cydru i tak dalej, beczka fermentacyjna, rozumiem, czyli potrzebujemy tego, 8 opołów i 4 proste części z żelaza, jest jak najbardziej w naszym zasięgu, widzę również, że powoli się nam zbliża dzień sądu bożego, nie, no żartuję. Nie dzień sądu, tylko msza. 8 opołów. Zróbmy sobie na maksa tych opołów. A może i nie na maksa. I tyle. Zapomniałem jeszcze, że będę przecież potrzebował drewna do spalenia. Polanka. La señorita Polano. Zrób więcej tego polana. Dobra. Jest git. Nie wiem czemu, ale tutaj nam już na drewno brakować. Z jakichś powodów. No właśnie, tutaj widzę, że jest sporo... O kurde. O panie. No mamy tutaj sporo zwłok, które wypadałoby w końcu chyba pochować, nie? I tak też zrobimy. Za chwilę również beczkę fermentacyjną sobie ogarniemy. Ja się przy okazji pozbędę tych zwłok, niech to już powoli też nam coś nowego nadchodzi, a nie tak jak w tej chwili. Dobra, wale. Pyk. I w ogóle z tego co mi wiadomo, to będziemy musieli chyba troszeczkę sobie zainwestować w te jabłonki. Dobra, jara się. To sobie zostawimy. Wiary mamy 11, dużo, dobra. Tylko tak, najpierw oczywiście standardowo wiara. Ogarnijmy ten pierdolnik, przy okazji sobie to drewno weźmiemy. Czy ja mogę sobie coś kupić, na przykład, nie wiem, pozwolenie na ekshumację to nie. Prawy obywatel, zezwolenie na handel, 50 silverów, o jezu. Arystokrata 12 golda, ojejku. Dobra, to ja nic nie chcę. Przynajmniej na razie nic nie chcę. Dobra, tu mieliśmy chyba tu wiarę, prawda?
Nie, nie wiary, przepraszam. Kłamie, oszukuję. Ej, gdzie to jest? Nie mówcie, że zostawiłem akurat tutaj. Zgubiłem gdzieś modlitewnik. To może mi zostawić. Ej, kurde. Tu jest, okej. Okej, okej. Niech będzie. Kościół. Where is kościół? Bo nigdy się nie przyzwyczaję, za dużo tego tutaj jest. No jest kościół, dobra. Odprawmy tą mszę, żeby nie było, znów zaraz zapomnę. Wolałbym nie. Dobra, chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super, zaiste. No właśnie. Super, bo mój. No, czyli standardowo 8. To jest chyba 3 w lecu, to będzie 11. Nawet nie. O kurde. O kurde. Dobra, go, 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 go. Myślałem, że troszeczkę będzie więcej tego, ale no niestety nie. Dobra, 2 silvery. Nie jest i tak tragicznie. Szkoda, że nie mam żadnego pomocnika, żeby to drewno jakoś pozbierać, bo naprawdę jest tutaj tego sporo. No i co, ja mam to w ten sposób robić? Kurde, no nie wiem, jak ja mam zrobić. Rolnik nie, pokój dusz nie, no tylko stary cmentarz mi zostaje. No dobra, będę powolutku jakoś tam sobie to delikatnie przeżuwał. Dobra, zero ciałek, zero. Myślę, że następne będę chciał również jakoś sobie może ogarnąć. Ogarnąć pod zombie. Żeby non stop mieć i to do eksploatacji. Dobra. O, tu jeszcze mam polano od cholery. Ja sobie to jakoś rozdzielałem. Dobra, spoko. Proste części też się przydadzą. Możemy robić ile chcemy. 40 myślę, że wystarczy na początek. A właśnie. I chciałbym się pozbyć od razu tego. O, już nie ma. Już nie ma. Już nam jest niepotrzebne. Jest spoko. Oh shit, here we go again. Dobra, tych części na razie wystarczy. Niech to będzie zestakowane i niech sobie to już czeka. A my zróbmy sobie beczkę fermentacyjną, bo to myślę, że może być dla nas dosyć istotne do pracy. Nie wiem dokładnie, do czego to będzie służyć i w jaki sposób mam się w ogóle teraz rozstawiać nawet tutaj, ale to nie problem. Dobra, butelka cydru jabłkowego. Kubeł soku jabłkowego. A jak zrobić kubeł soku? To jest pytanie za milion punktów. Prasa do winogron, zapewne to jest to. Złożone części, dużo opołów. A, kamienia. 12,4,10. Okej, okay, to jest do zrobienia dla nas w tej chwili. 12,4,10. Tu musimy to dokończyć. Dobrze, że mam teraz dużo tego drewna już. To. 12,4,10. Dobra. Teraz trochę opołów. Zróbmy ze 3 może. 21 akurat. 10 kamyczka. 10 kamyczka. Gdzie on jest? Kawałek kamienia. To raczej nie. A my nie mamy kamienia. Oh shit. A nie, mamy kamienia. Mamy, daj kamienia. Dobra, tu jest kamyczek i to nam było potrzebne. Proste części są niepotrzebne. Zróbmy to. I to była... nie no, chciałem prac... Złożone części, Shiro, durniu.
Ty dokończyłeś tylko to. Ty to tylko dokończyłeś. Co musieliśmy zrobić dla tej naszej śpiewaczki z baru? To jest też dobre pytanie. Już też nie pamiętam. Zaraz sobie to ogarniemy. No i powiem wam ogólnie, że Graveyard Keeper się koszmarnie ogląda. Ale nagrywam go tak naprawdę tylko i wyłącznie z własnej satysfakcji. Dajesz mi fałszywe monety, aha. To tego nie zrobimy na razie. Więc tak to wygląda. Dobrze mi się w to gra, dlatego gram nadal, mimo iż te wyświetlenia są, no nie oszukujmy się, ale no nie za wysokie. Nie za wysokie. No ale cóż, czasem tak bywa. Są gry, które się po prostu lubi, a mimo to no jakieś tam super wyświetlenie mają, więc... Dobra, niech będzie tutaj. Akurat przy tym, co chciałem. Dobra, potrzebujemy tak. Jabłuszek, sok porzeczkowy, ewentualnie sok z winogron. Tylko... sok porzeczkowy. O, możemy cydr porzeczkowy również robić. Spoko. Akurat tego chyba mamy aż nadto. Porzeczki. Z innej beczki. I co tam było? Jabłuszka, aha. No ale jabłuszek nie mamy. No to wstawiamy na razie ten cydr. Cydr, to nie jest cydr, to jest innego. No dużo też z tego nie będzie, ale... No ale zawsze coś. Kubeł soku porzeczkowego, dziękuję. No i 10 butelek. W ogóle... A, bo tu 10 potrzeba, okej. Okay. Znaczy, 2 te. Ojej. Shiro. Brakuje ci słów. Podejdźmy sobie pod latarnię jeszcze, bo w latarni, a raczej pod latarnią właśnie były te jabłonki, których niestety, ale... Niektóre tylko mogę. Dawaj to. No bez żartów, proszę. Wszystko wyzbierane. Jakieś ciumy. Ja ciumy nie chcę. Ja chcę jabłuszka. Dawaj mi te jabłka. No i tak ma być. Tu już chyba jabłuszek nie było, nie? No nie. No nie. I myślę, że zaraz polecimy jeszcze do Klotyldy po te jabłonki. No bo ja już te jabłonki to tak zbieram i zbieram i nie wiadomo kiedy je wyzbieram. Dobra, Klotylda. Górze wiedźm. To nie było to. To była miejsce składania ofiary. Nie, obóz, nie, winnica, ziemia wiedźmy. Klotylda śpi, okej. Okay. To sobie sprawdziliśmy. Zresztą i my się prześpimy, bo również mamy dosyć wysokie zmęczenie. Do wdzięczki się na razie nie dostaniemy. Ten quest, no niestety, musi jeszcze troszeczkę poczekać. Klotylda! Wyłaś. Klodzia, wyłaś. Jean-Claude Van Damme, wyłaś. Patrzcie, jaka menda. No Klotylda, nie rób sobie żartów. No dawaj. Tego tutaj nie chcę zbierać. Kurwa, znów nie mam miejsca, naprawdę? Jezu. Nie mogę z tym. Zniszcz. I znów nie mam. To jest w ogóle ta trawa czkawkowa. A, mamy ją przegarniętą. Tak, mamy zbadaną, więc... No. Klodzia, handluj. Ja chcę... Sadzonki jabłoni. I za 4 chyba, nie? Tak drogie, cholerstwo. Dobra. Torf i patyki. A, my tu mamy sporo tego. Mamy chyba 6 miejsc, tak? Nie więcej, Więcej. No dobra, ja tylko żarcia mam od cholery. Czemu ja tyle tego noszę? Weź to, Shiro, odłóż. Wiem, że ty lubisz, ale bez przesady. To też można odłożyć.
Też można. Dobra, wiarę i resztę również tu odkładam, bo nie jest nam potrzebna. W sumie tu też mogę. Dobra, torf i inne pierdółki, które są tutaj. Torfik już jest. To teraz patyczki. No to mogłem więcej kupić tych sezonych. Cholercia, nie pomyślałem. Nie sądziłem, że mamy tyle miejsca. Ojej, 12 sztuk. Dobra. To wkopmy te jabłonki. Ciekawe, kiedy one się w ogóle zazielenią troszeczkę. Czy one się w ogóle zazielenią? One się tu przyjmą? Tak, kop dziurę, kop dziurę. Mamy to. Zobaczmy jeszcze na winnicy. Czy coś tutaj się wydarzyło ciekawego? Wydarzyło się. Mamy. Nasiona winogrona. Uhuhu. Oczywiście nie mamy miejsca. No ale to jest standard. To jest tutaj u nas standard. To jest nic nowego. Nic a nic nowego. To sobie odkładamy, to też sobie odkładamy. Torf na razie niech zostanie, te belki też możemy odłożyć. I teraz nie tu. Teraz idziemy do winnicy. Tak. Też spartoliłem to. Bo nie mam nawozów. Nie mam nawozów. Tam w ogóle widzę, że teraz będzie chyba full. Dobra, te cztery deski, żeby się nie nudzili. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Lepiej nosić niż się prosić, pamiętajcie. O, i elegancko. No skoro już tutaj zbieramy, to i tutaj zbierzmy to wszystko. Tylko nopi, jakieś piwo by się przydało jeszcze, może zebrać. Miel czy coś. Dobra, to już mamy. No i kolejne zwłoki, świetnie. O to chodziło. Tak szczerze to nie, ale o to chodziło. Niech będzie. Dobra, trochę zboża. Nasionka, to sobie możemy w sumie jakoś zostawić w ekwipunku, bo i tak to zbierzemy, to i tak będziemy musieli to za chwilę zasadzić. Łóż tylko 6 sztuk mi zostało. Wzmocniony nawóz. No, to chodziłoby, że tak. Wychodziłoby, że tak. Dobra, to teraz nawóz wysokiej jakości. Dobra. Tylko tak jak powiedziałem, no nie starczy nam niestety tego wszystkiego. Jakoś sobie zwiększymy, ale tylko to. Trzeba więcej rzeczorków porobić. Bo w sumie tego nawozu to my zrobiliśmy dużo. Ale innych już tak nie za bardzo. Innych już nie za bardzo. No i ten chmiel ogarnąć. Czy ja po prostu muszę zacząć sprzedawać coś temu dziadydze? Może to nie byłoby głupie. Może to nie byłoby głupie. Dobra. Teraz z czystym spokojem mogę iść i dorobić nawozu. Teraz mogę. Nasiona buraka. Tutaj buraków dużo. O, marchewki też możemy zostawić. Winogronka oczywiście zostają. O, w sumie też chyba zostanie. Dobra, ukochany dom. Bo muszę jeszcze zostawić tutaj kilka rzeczy. Wow, mamy butelki cydru. Aż 10 sztuk.
Dobra, to zostaje. I lecimy do pracowni alchemicznej. Nie pamiętam znów, co trzeba było zrobić. Stymulator wzrostu. No właśnie, ale tutaj nam się to kurde... Czarną farbę wiemy, jak zrobić. Stymulator wzrostu. Eliksir energetyczny. Nie pamiętam znów. Kurde. I weź tu człowieku, teraz znów odpalaj cały ten grajduł. I znów Graveyard Keeper Alchemy. Ja potrzebuję. No, czekajcie, bo ja to chyba mam gdzie indziej. To tu chyba było, nie? Tak, przepraszam. I my potrzebujemy wzmocniony nawóz, czyli eliksir energetyczny. O, ale dużo tego nie mamy. Roztwór spowalniający. A jak się robiło roztwór spowalniający? To jest też dobre pytanie. Roztwór spowalniający. Flowing solution. To się robiło w puszczu. Ewentualnie z nasion chmielu, ewentualnie z biłoksu. Jest tu biłoks. Jest skóra. I jest tłuszcz. No ale wolałbym chyba zrobić z biłoksu, wiecie? Bo z jednego Beeswoks, przepraszam. Dostaniemy aż 4 sztuki. To nie byłoby w sumie złe. Z nasionek chmielu, czy z szyszek chmielu dostajemy 3 i z tłuszczu 1. A co mi tam? Dobra, i tu w sumie chyba nie mamy nic do ogarnięcia. Dobra. Pracownia alchemiczna. Gdzie to było? Gdzie to się robiło? To jest lepszy pomysł. Kurde. Czekajcie. Weźmy tutaj. Tu do pozyskiwania materiałów alchemii. Stylator? A ja nie mam biłaksa jeszcze z ogarniętego. Dobra. No to już zaraz będzie. Biwox. Bawiary, naprawdę? I tutaj było napisane, że nie trzeba. A nie, przepraszam. Slowing Solution nie potrzeba. A z tego trzeba. Na szczęście mamy dużo, więc spoko. To nam jakoś tam nie boję zbytnio. I znów nie wiem, gdzie idę. Dobra. Badamy sobie to. Opracuj. Quake. Trzeba pamiętać, żeby iść do kupca, jeżeli mamy buraki. O nie, to nie jest to. To zmarnowałem sobie. Szerka ręczna. Tutaj był slowing solution, no właśnie. Tu był slowing solution. Eliksir energetyczny. 9 sztuk starczy nam. Jest git. Dobra, tylko czy my mamy jeszcze rzeczy, żeby dać handlarzowi? To jest dobre pytanie. Okej. Mamy to. Torf. La torfisko. Nawet go widzę. Nie, ale tego torfu tak... Dużo nie ma. Myślałem, że więcej tego torfu jest, ale nie. Dobra. Zróbmy sobie ten wzmocniony nawóz. Będziemy mieć go aż 90. Może trochę za dużo? 50 sztuk starczy. Git. Resztę sobie odłożymy. Olej z nasion też.
Dobra, i tak jak mówiłem, musimy znów sobie nasionka pogarniać. Czyli tak, tutaj będziemy musieli wzmocniony nawóz dać. Mamy. Kolejny. No nie mówcie, że kurwa dwa razy dałem. Co jest, ej? Prawda, jest, więc porażka. Dwa nawozy straciłem, bo kurwa moja postać nie wiedziała, gdzie w ogóle to zasadzić. To jest słabe. Tam, gdzie jest nawóz, już nie powinno się go dawać, no. Tam, gdzie jest lepszy. Czemu twórcy tego nie ogarnął? Kurwa, ta gra już jest tyle lat po terminie. A wydaje mi się, że to jest taka dosyć podstawowa sprawa. Nasiona buraka. Tam kapustka. 1, 4, 2, 4. Marchewki to zawsze ten. Kurde. Głupota. Totalna kurwa głupota z tym jest. To jest chyba celowo zrobione tak głupio, żeby gracz po prostu zrezygnował z manualnego plantowania tych farm. Naprawdę, tak mi się wydaje. Totalnie tak mi się wydaje. Właśnie wierzę, że można tak to zaniedbać. Mieć w dupie. Dobra, wszystko. No nie, nie wszystko. A, jeszcze dla jedno. Niech będzie. I tak, to zabieramy. Torfik może sobie zostać na razie, bo nie jest potrzebny. I oczywiście lecimy. A, może nie. Może za chwilę, bo widzę, że koniec dnia. Bohater postacie. Marchew, kapusta i burak. Marchew, kapusta i burak. Burak jest. Marchew jest, kapusta jest. Zarobiście. Zrobiłem to celowo. W sensie, nie celowo, ale kichałem jak kupi. I zdążyłem szybko włączyć mikrofon. Ło! Dobra, ja w sprawie naszej umowy. Mam marchew. Mam kapustę. Mam buraki. Ale szczerze mówiąc, te warzywa są okropne. Mogę sprzedać je co najwyżej biednym mieszczanom. Oni zjedzą wszystko. Zwłaszcza po dwóch sezonach słabych zbiorów z rzędu. Słabych zbiorów? Nie widzę śladu po słabych zbiorach. Z tego co widzę, wszystko świetnie rośnie. To miejsce jest naprawdę wspaniałe, ale w mieście i na przedmieściach brakuje wody. Rzeka Wimur wyschła. Wygląda na to, że tylko płynąca koło twojego cmentarza Giol wciąż zasila choć trochę jej bieg. Wciąż zasila chociaż trochę jej bieg. Opadł nawet poziom wody w miejskiej zatoce i statek umarłych nie może odpłynąć. Pytają interesy w przyszłości. Będzie jakaś szansa na sprzedaż kolejnych plonów? Tymi warzywami nie zwojujemy rynku, ale dostrzegam pewien potencjał. Gdyby użyć dobrego nawozu i odpowiednio dobrać warzywa, dałoby radę wyhodować coś wyjątkowego. Najpierw musisz jednak zakupić za pośrednictwem skrzynki służby królewskiej koło swojego kościoła zezwolenie na handel. Zdobądź je, a z chęcią stanę twoim partnerem biznesowym. No dobra. Zezwolenie na handel. Winogrona sobie kupimy, chociaż widzę, że kasy już też mamy nie za dużo. Starczy? Kurwa, nie starczy. Teraz starczy. Dobra. Zaraz się odkujemy, spokojnie. Ja wiem, że tego golda wypierdoliłem, ale odkujemy się. Odkujemy się, spokojnie. Nie krzyczcie, ja wiem. Ja wszystko wiem. Dobra, wsadzimy, na razie srebrne. Wsadzimy, na razie srebrne. To samo tu. Też srebrne, tu również srebrne, tu już musimy sobie niestety odkopać to wszystko, no bo kurde oczywiście, jakby to było inaczej. Chociaż nie wiem, czy ja przypadkiem nie mogę winogron uprawiać tam nawet u siebie. Mieliśmy tam chyba te patyczki do sadzenia, nie? Tak mi się wydaje.
Dobra. Tu pyk. Tu pyk. I ostatnie w sumie, no nie starczyło nam tego wszystkiego. Tak. To trzeba. I ostatnie pyk. No i fajno. Niech sobie to rośnie. Jeśli nie chce, jak to mówią. Mamy coś już? No nie, nie mamy. Dobra, no tam jakieś wyrzutka mamy na sprzedaż braje czego. Chociaż raczej buraków już nie będę chyba hodował w tej chwili. Trochę cydru. No i kurde, nie mam miejsca. Ja mogę zrobić kolejną skrzynkę. Grządka ogrodowa z patykami, chyba możemy to robić w ten sposób. 5, możemy. 4, 4, 2. 4, 4, 2. Zróbmy sobie ten kolejny pieniek, bo... Lipa. Nawet ze 2. To były proste części, nie? 4, 4... I gwoździe? Kurwa, ja to zawsze. Ja to zawsze. Chyba tak. Z jedne. Dobra, to już jest git. Zaraz się okaże, że było coś innego. Jestem? A, jednak nie. Dobra. I kolejna. I kolejna. I kolejna. Dużo skrzyń. Bo nic innego chyba i tak byśmy już nie odpalili, więc luz. Dobra. No i tak, myślę, że na nasionka sobie te tutaj zostawimy. Same nasiona, nic więcej. Tutaj będzie torfik, jakieś tam nawozy wysokiej jakości. Możemy jeszcze pędraki tu włożyć. A tu zostanie tylko i wyłącznie zbiór plonów. Tylko i wyłącznie zbiór z plonów. Kolejne nasiona. No i fajno. Pędraki, torf. No i tu też można. W sumie to też. Ja musimy zacząć znów zbierać krzaczki z pożyczkami. Wykonaj, wykonaj i wykonaj. To nie było tu. To było tu. I to też było tu. Proszę mnie się nie zacinać. Nieładnie. Dobra, nasz koleżka jeszcze został tutaj. Z tego co widzę. Zwłoki. Piro zwłoki. Bo ty wspomniałeś o zwłokach całkowicie. Dobra, to też sobie zaniesiemy, bo wydaje mi się, że na razie jest nam to niepotrzebne tutaj. W tym miejscu akurat. I w sumie te krzaki, nie krzaki też. No mówię, wszystkie pszczoły, nie pszczoły również, bo mamy taki pierdolnik w tych skrzynkach, że to jest poezja. A że teraz mamy dużo skrzynek, co wiecie. Mamy gdzie chować. Zaraz pewnie je przepierdolę, ale... Ale na razie niech zostanie. Dobra, tutaj zostawmy kwiatki. I tutaj oczywiście nasze pędraczko, coś tam, coś tam. Okej. Okay. Sobie przy okazji weźmiemy, żeby sobie tak nie leżało. Już by nie było miejsca. Kurwa, no za dużo tego. Za dużo tego. Tyk. Drewna mamy za dużo. Dobra, tutaj już nic nie mamy do wzięcia, więc chodźmy zobaczyć, czy już mi przypadkiem nie dotarł do nas. Dobra, co winogrona? Więc po kubku zabierzemy. Może być przydatne. Panie żmiju. La żmio. Czy pan już tu jest? To jest pytanie za milion punktów. Nie ma pana, jest pan.
A, właśnie. Ej, to my nie możemy. Jak to? Prawda? Cóż, aj, wróć, kurde. Oj, kurde. A ile mam w ogóle z nim? Przyjaźni 30. Necronomicon. Tego nie mamy. Tego nie mamy. Jabłonki widzę, że się powoli przyjmują, więc spoko, bardzo miło. Trupki. Trupki, które musimy ogarnąć, bo widzę, że tam jeden to już na pewno jest do spalenia. Więc z tego kolegi już leci full, komplet. Sekcja i części zamienne, jak nic. Dobra. Puszczyk też nie będzie. I teraz coś mu trzeba wyciągnąć. Spróbujmy Elito. Ale dobre ciało. Zabrało jedną, dało jedną. Czy nie? Było 5 białych. Tak, 1-1. Nie. Tak to być nie będzie. Zauważyłem, że jak jestem niewyspany, to potem jest problem. Potem jest problem. Kostnica. A tak jak jestem wyspany, to w miarę to idzie. Dobra, to zabrało jedną. Dwie białe, okej. Ej, ale dobra. To zabrało dwie białe. To serduszko możemy sobie to ogarnąć akurat. Jest dobre. I zgniło. Dobra, to jest dobre serce. To jest mega dobre serce, więc oczywiście sobie weźmiemy serduszko. Ja sobie to serce gdzieś bym zostawił nawet z przyjemnością, ale nie mogę. Nie mam gdzie, cholera. To jest dużo serc. To jest mega dużo serc. Kurwa, no nie wiem. Pokój dusz. Było tu. Ten chciał ciasto. 4 opoły, 4 gwoździe. To też możemy zrobić, żeby mieć tutaj taką skrzyneczkę, wiecie, na zwłoki. 4 opoły, 4 gwoździe. No to nie powinien być chyba jakiś większy problem dla nas do zrobienia w tej chwili. Myślę, że mamy od cholery drewna, którego z chęcią się nawet pozbędę. Z przyjemnością się go pozbędę. I gwoździki. Okej. Okay. Następny pokój dusz. Skrzyneczka. Skrzyneczka może być tu i tu. I akurat na dwie, ładnie. Tyk. I tu sobie będziemy stawiać serduszka. Które są w miarę dobre. No i przyjemnie, przyjemnie. Dobra. Czyli tak, tu było w miarę. Zobaczymy, co da móżdżek. Jeżeli w ogóle uda nam się go wyekstrahować. Jedna czerwona, jedna biała. To też jedno czerwone, jedno białe. No dobra, czyli ten pan idzie na komplet. Tu biała kość. I pewnie biała czaszka. O dziwo nic. Paszencja. O dziwo też nic. Jedna biała, no i oczywiście mięso, ekstrakt. Wyciąg z... nie powiem czego. Dobra, pracownia alchemiczna. Myślę, że możemy sobie jak najbardziej troszeczkę tych muszków
jelitek porozwalać. Nie wiem, które to jelita są dobre, które nie, więc walę wszystkie w bambuko. Będziemy mieć dużo proszku. Proszku z jelitek. Z muszków też by się przydało porobić, bo muszków też mamy chyba sporo. Czy nie? Może i nie. Serduszka, przepraszam, nie muszki. A, tylko tutaj leci w ten sposób, okej. Okay. Nie poszalejemy z tym. Ale muszków też mamy sporo. Krew tutaj zostaje. Ekstrakt spowalniający. To możemy też włożyć tutaj. No i tak, kostnica. Ten pan już jest totalnie wyrąbany w kosmos. On jest 0 na 0. To są zwłoki neutralne. Nie gniją. Ło, panie, odłamek duszy. Może jemu się pokaże. Dobra, zobaczmy, co on tu ma. 3 czerwone. I 5 białych miał. 3 czerwone. Zobaczymy, jak znikną czerwone, to jest spoko. Zniknęły 3 czerwone. I 1 biała. Trzy czerwone, 1 biała. 2 białe nawet. Ej, przestań mi się wycinać. Halo? Ja tu pracuję. Nie, 1 biała, przepraszam. 1 biała. 3 czerwone, 1 biała. Jelitka. Dużo. Dobra, i serce. Co to serce daje? Nie no, komplet leci. Tutaj leci komplet. O, jeszcze świetnie. Błąd chirurgiczny, zarobiliście. Czaszka. Kurde, blaszka, jestem czaszka. Szkoda, no, dwie osóbki lecą w komplet, no. Ale dobra, czas robić burgery, bo tak samo mówiliście, że burgery się opłaca robić do naszego pierdolniczka. Teraz to mi nie zależy. Teraz to mogę nawet po pijaku to robić, nie ma problemu. Mięsko. Kościołko. O, jak ładnie. Ten się już pali. Tutaj trzeba jeszcze sobie ogarnąć kolejne miejscóweczki do palenia. A mówią, że palenie zabija. Dobra, no to mamy to, co chcieliśmy. Oczywiście zbierzmy. Jeszcze dopalić. Dobra. To zostaje. No świat z pochówku też mamy sporo. Będzie 6 sztuk. No trochę kasy wpadnie. I to idzie to tu, to tu. To zostawiamy. I to sobie tutaj jeszcze stawiamy. A co tu była? Skrzynia? Skrzynia. Dobra. To chciał pan inkwizytor. Wykonaj srebrne wino dla strażników. Odciągnij strażników inkwizytora na wzgórzu wiedźm. Rozumiem, że to jest quest połączony. I na razie go nie ruszymy. Na razie dziedzki nie ruszymy. Nie chciałem go stąd. Chciałem iść do pracowni alchemicznej. Dobra, i ten grajdu musimy zostawić tutaj, jakby nie patrzeć. To sobie jeszcze zaczniemy oczywiście robić. Jelitka też sobie przeparsujemy.
No i fajno. To zostaje. Krwi tutaj nie widzę. Jej tu nie ma. Za mało miejsca. Naprawdę gra nam oferuje zbyt mało miejsca, jak na to wszystko. Totalnie za mało. Dobra, tu jeszcze mamy popiół, jakby nie patrzeć. Sporo. Dobra, przejdźmy się jeszcze pod martwym koniem. Mamy sporo tych aktów zgonu. Do tej figurki. Witaj, pożycz mi proszę swoją figurkę pradawnego boga. Kto ci o tym powiedział? Wierzysz w gadające czaszki? Wierzę nawet w gadające osły. Ta figurka wpędzała mnie w nieustanny smutek. Chętnie się jej pozbędę. Zapytaj moją żonę, łańcuchę, gdzie jest. To ona zajmuje się sprzątaniem. Spoko. 9 silverów, od razu lepiej. Łańcucha gdzie jest? Jest kapitan, nie łańcucha. Łańcucha jest tu. Łańcucha, stój. Do tej figurki. Witaj, Horadek mnie przysłał, żebym cię zapytał, gdzie jest jego figurka. O, od kiedy to ja mam pilnować jego rzeczy? Możesz go w takim razie zapytać? Nie ma mowy. Nie rozmawiamy od tygodnia. Porozmawiamy na zewnątrz. Posłuchaj, Horadryk zarabia mnóstwo pieniędzy, ale jakoś nie wydaje ich na mnie. Wszystko idzie na alkohol i panienki. Jesteś pewna? Był w zeszłym tygodniu w mieście z Kryzoldem. Jak wrócił, wyczułam od niego zapach damskich perfum. Tak czy owak, musisz mi znaleźć jakieś dowody. Wtedy dostaniesz figurkę. Wiedziałem, że to nie będzie kurwa takie łatwe. Wiedziałem. No dobra. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej.